teatr piosenki Agnieszki Chrzanowskiej, czyli mój. Witam Was w moim domu. Dzień dobry paniom i dzień dobry panom. Witam w moim domowym teatrze piosenki. Dzisiejsze spotkanie chcę poświęcić upadłym aniołom, które zagościły na moim albumie Piosenki do mężczyzny, wydanym w 2013 roku. Ten temat fascynował mnie oczywiście od dawna i szukałam informacji na temat tego, dlaczego sprzeniewierzyły się stwórcy, jakie były ich cechy, jakie umiejętności. No i oczywiście to wszystko później zderzyłam z moimi doświadczeniami życiowymi i spotkaniami z ludźmi, którzy byli niejako wcielonymi, upadłymi aniołami. Ale tutaj oczywiście nie mam na myśli jedynie cech złych, ale też należy się doszukać tych dobrych intencji, które czasami przyświecały upadłym aniołom w dobrej wierze. Aniołom, którzy chciały, widząc zło, naprawiać świat. No bo to jest jak gdyby istota. Różnie można odczytywać tę pychę, to samo zadowolenie doskonałością swojego bytu, że jesteśmy tak świetni, że wiemy lepiej, potrafimy lepiej, że my lepiej zapanujemy nad tutaj światem i zastąpimy Stwórcę. Oczywiście możemy to tak odebrać wprost i będzie to negatywne, pejoratywne, no a możemy też może szukać jakiegoś usprawiedliwienia dla tych wszystkich biednych, upadłych aniołków, które po prostu chciały dobrze. No, ja zawsze szukam tego dobra jakoś we wszystkim i we wszystkich. No ale te aniołki upadłe mają, trzeba przyznać, parę takich cech i parę takich umiejętności niezbyt pozytywnych jednak, bo no, oprócz tego, że potrafią przepowiadać przyszłość, wróżyć z chmur, niektóre no, mają bardzo dużo tych rozmaitych umiejętności, no to na przykład potrafią podkradać modlitwy. To jest bardzo nieeleganckie. No i potrafią wyprowadzić nas na szeroko pojęte manowce. No i tu dochodzimy do mojego pojawienia się w piwnicy pod Baranami i do roku 96, kiedy szukałam odpowiedzi na rozmaite pytania związane z moimi piosenkami, z moim śpiewaniem, z moim podejściem do występów i pojawiły się opinie rozmaite autorytetów, bardzo znakomitych kompozytorów. Na przykład, mogę to spokojnie powiedzieć, Zygmunt Konieczny, teraz oczywiście się lubimy bardzo, a wtedy powiedział po moim występie, kiedy zaśpiewałam jeden utwór dość wysoko, a drugi dość nisko, że to w ogóle jest niedobrze, że słucha się tych moich występów, jakby dwie zupełnie różne osoby występowały, że to jest niespójne. I żeby spojrzeć na to, jak pielęgnowała swoją barwę Ewa Demarczyk, która koncentrowała się wokół jednej oktawy i żeby to potraktować jako wzorzec. Ja byłam zdruzgotana, ponieważ nie mogłam sobie w ogóle wyobrazić, że mogę mieć takie założenie, że dane konkretne emocje będę wyrażała w oktawie małej, a inne nie. I w zasadzie niektóre dźwięki, niektóre częstotliwości kojarzą mi się z konkretnymi emocjami i układają się w taki, a nie inny sposób. Nie mogę tego w zasadzie założyć i pomyślałam sobie, że no nie jestem w stanie tak podejść do komponowania
Następnie miałam przesłuchanie przez Byszka pana Eisnera przeprowadzone i on powiedział stanowczo, że nie mogę w ogóle już się uczyć śpiewać, a ja wtedy bardzo chciałam pobierać nauki wszelakie, że teraz już są niemodne w ogóle takie głosy impostowane, takie klasyczne podejście, jak ja wtedy próbowałam to robić, tylko głosy białe, nieszkolone i że w ogóle to wszystko, co robię, jest bez sensu. Na koniec zapytałam Piotra Skrzyneckiego, co on myśli o moim śpiewaniu i o tych opiniach i o tym, że ja po prostu zupełnie się zagubiłam, że nie wiem, co robić. No, powiedział, dzięki Bogu, niech pani śpiewa tak, jak pani chce. No i wtedy sobie przypomniałam o tej wolnej woli i o tym, że trzeba słuchać jednak siebie i że cóż, sami wybieramy naszą drogę, czy ona, albo powinniśmy wybierać, czy ona jest dobra, czy zła, sami ponosimy konsekwencje i nie dajmy się przez nikogo wymanewrować. Oczywiście wspominając upadłe anioły, które zadecydowały, że sprzeniewierzą się stwórcy, no też podjęły decyzję i biorą za nią odpowiedzialność. Ale właśnie chyba o to chodzi. O tę wolność wyboru chodzi. I żeby wiedzieć, czego się chce. To jest fenomenalne, żeby to poczuć czasami, że w prawo, a nie w lewo. I tylko się zastanawiam, czy możemy tyle, ile możemy móc, czy to jest prawdziwa, wolna wola. Tego się nie dowiemy. Pędzącym bez siły, bez tchu, nie mogę zaznać spokoju. W nienasyceniu dręczącym wypala się duch, gubi się droga do celu. Gubi mnie znów czasem łyk szampana, czasem śpiew do rana, czasem żal, czasem grzech, czasem wstyd, aż wiozą mnie, Bóg już nie wie gdzie, w Panteonie ogień płonie, spalił już milion dusz, a ja wciąż nie wiem, czego chcę, czasem wiem, czego chcę, czasem tak, czasem nie, czasem wiem, czego chcę, czasem tak, czasem nie, czasem wiem, czego chcę, czasem tak, czasem nie, czasem wiem, czego chcę. Ktoś kradnie od wieków już stu, więc kuszę los niebezpiecznie. W najlepszej wierze wariuję i łudzę się znów, że wygram dziś ostatecznie. Odwieczna niemoc, zwycięstwa, rozterki i strach, kolejny dzień zagubienia. Myśli i słowa pisane na wspomnienia.
wstyd, aż porący kres. Czasem łyk szampana, czasem śmiech do rana, czasem ból, czasem gniew, czasem łzy, aż porący kres nałogowy, zawrót głowy, myśli rój stukot kół, wiozą mnie, Bóg już nie wie gdzie, w Panteonie ogień płonie, spalił już milion dusz, a ja wciąż nie wiem czego chcę, czasem wiem czego chcę, czasem tak, czasem nie, czasem wiem czego chcę, czasem tak, czasem nie, czasem wiem czego chcę, czasem tak, czasem nie, czasem wiem. Dziękuję paniom i panom za wspólnie spędzone chwile. Mam nadzieję, że znajdę jeszcze sposobność, żeby opowiedzieć kolejne historie piosenek napisanych w Krakowie. A tymczasem żegnam się z państwem życzeniem zadowolenia ze wszystkich podjętych decyzji. Bo nawet jeśli błądzimy, to ileż rzeczy po drodze się uczymy. No i nawet jeśli popełniamy błędy, to wszystko przecież zostanie nam odpuszczone. Do usłyszenia i zobaczenia. Napisy końcowe są ważne. Zerknijcie na nie. Nie ma w nich ani jednej przypadkowej osoby i instytucji. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie mojego domowego teatru piosenki. Do usłyszenia i zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, Agnieszka Chrzanowska.